Nie boi się pan, że jakiś tytuł zacznie nagonkę na pana? Oczywiście, że tak może być. No, znaczy, myślę, że dzisiaj stopień... już właściwie wszystko, tak, wszystko może się wydarzyć. Wszystko absolutnie. No, stopień skłócenia środowiska dziennikarskiego, tak. Takiej, bo oczywiście, że to może dla ludzi źle zabrzmieć, jeżeli ja powiem o solidarności zawodowej, że to jest takie krycie się nawzajem, a to trochę nie o to chodzi, tylko no, proszę zobaczyć, że no, nawet w środowisku naukowym, owszem, powiedziałbym, że takim wyłomem była sprawa smoleńska, kiedy część naukowców zasiadająca w komisji no, była krytykowana przez innych i podważali ich metody badawcze, tak to ogólnie powiem, ale normalnie to się nie dzieje. No stopień, mam wrażenie, agresji w środowisku dziennikarskim jest nieporównywalny z jakąkolwiek inną grupą zawodową. Bezwzględność, z jaką to się dokonuje. No, wcześniej tak nie na roku przecież, to żałosne przez SDP wykonanie. No, tego nie ma. No. Poza tym jeszcze jedno, uważam, że bez wątpienia za dużo zajmujemy się sami sobą i to niespecjalnie, mam wrażenie, interesuje czytelników. Te analizy w różnych miejscach, no, co tam inni dziennikarze... Jeżeli dotyczy kogoś, panie Piotrze, znanego, to... A tu pewna zgoda. No, jeżeli to dotyczy, jakby wychodzi się założenie, że... znalazł w podobnej sytuacji, też by pan był mówili. Dzisiaj na czołówkach tabloidów. To ja co do tego nie mam żadnej wątpliwości, zwłaszcza, że pewno pan jest mainstream. I okaże się, że jest pan zdemoralizowany. Służalczy politycznie. Każdego można w ten sposób dopaść.